Witamy stary, cześć, witamy znowu. Zapraszam was na kolejne czytanie z Cities Skylines, PlayStation 4, Miasto Szczęścia, Miasto Ogrodów, jak to tak zwał, tak zwał. Dziś się zajmiemy pewną rzeczą, a mianowicie ten węzeł. Tak, wiem, domyślicie się, on nie wymaga jakiejś wielkiej zmiany w ogóle, bo tutaj nie ma dużego ruchu. Ale wbrew pozorom, my tutaj pociągniemy dużą, ładną, trzypasmową autostradę, którą musicie tutaj ciągnąć. Tutaj, tymi górkami, tu może nawet z tymi zakrętami, tak jak tutaj się ciągnie, o, tu jest taka ładna dwupasmowa i ona się tu łączy z tą częścią. Natomiast jak to będzie wyglądać, zaraz zobaczymy. Ja ten taki mały węzeł zbuduję, wbrew pozorom. I mam nadzieję, że jeszcze się dzisiaj zajmiemy tym, co jest najważniejsze, a najważniejsza jest aktualnie ta dzielnica, którą tutaj sobie teraz zaczęliśmy rozwijać. Tak czy siak, na razie zajmiemy się tym węzłem i proszę bardzo, przenosimy się do miejsca wydarzeń. Zaczynamy!
No i tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, proszę bardzo, mamy gotowy węzeł. Zeszło oczywiście się dłużej niż myślałem, na kartce trochę to inaczej wygląda, mimo wszystko wam oczywiście ją pokażę i wygląda, jak ktoś będzie chciał też jego to plik normalny, to napiszcie w komentarzu, to wtedy wam wyślę to jakby coś. Natomiast tak jak widzicie, tak wygląda nasz węzeł gotowy, jest on przygotowany na większy ruch, jak widzicie tutaj są trzy pasy, lepsze podłączenie do tej części na przykład miasta, co jest dosyć dużą, ważną zmianą, jakby nie powiedzieć. I tutaj też widzicie, no jest dźwięk, bo się zastanawiam, bo... I tutaj na razie się ciąg kończy w tym miejscu, ciąg dalszy nastąpi później, bo tutaj jest ten, no widzicie, tutaj jest taki mały węzeł, jakiś trzeba będzie wymyśleć, a na razie nad tym nie chciałem myśleć, bo myślę nad nim pomiędzy odcinkami i go tutaj po prostu wrzucę. Natomiast ta autostrada będzie tutaj ciągnąć tu górami i prawdopodobnie, tak, tutaj tam na górze autostradę zostawimy sobie, natomiast to pociągniemy dołem. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo to wiecie, jeszcze jest trochę do pomyślenia z mojej strony, jak ja to wszystko... Myślę, teraz zobaczyłem, to w ogóle jest przejazd kolejowy. O. No, to dobre, dobre, dobre. I tutaj pociągi jeżdżą. Dobrze, to tak, jeżeli coś chciałbym na pewno dzisiaj zrobić, to tak, tu jeździ autobus, z tego co widzę właśnie. Ja powinien mieć trasę. Chyba, że gdzieś się znowu coś zepsuło. Czemu nie masz trasy? Okej, nie, to nie to. To to. Nie, no jest przecież miejsce, gdzie możecie zawracać. O ty, tutaj tak samo nie mogą. Ja nie mogę. Bo tutaj jest to. To jest tak, to się zrobiło strasznie wielkie problemy przez niektóre bugi z Skylines. Co ja tu właściwie mogę w takim wypadku zrobić? Nic. Nie, coś na pewno się da zrobić. Tylko muszę nad tym. Muszę nad tym się nagłowić pewnie. Dobra, dajcie mi chwilę. Dobrze, zrobione, chyba zażegnane. Póki co faktycznie tutaj widzę, że się włączyły ponownie, tak jak jeździły dobrze. Czyli że tutaj zawracają sobie, ale jakby coś mają tutaj normalną drogę i nie powinny w żaden sposób tutaj sobie wymyśleć, że ta droga mi nie odpowiada, nawet... Czekajcie, nie, no, chyba nie uda mi się jej ulepszyć. O, nawet mogę ją ulepszyć, proszę bardzo. Więc jakby coś faktycznie mają tutaj miejsce, gdzie w innym miejscu mogą sobie się zatrzymać. Tu już widzę, że już jeden się zepsuł. Tak, tutaj są... No wielkie problemy. Co? O, dobra, ta już się zrobiła. A ta też kwestia chwili. Dobra, no i będę musiał po prostu autobusy w tym miejscu zawracać. Tu jest w teorii może jakieś przejście nawet się zdobiło. Nie wiem. Tak, tutaj widzę, że nie ma wody. Co jest dziwne. Bo akurat wody to powinna być wszędzie. Ale no dobra. Tak, jak dociągniemy sobie tutaj tą autostradę już do kolejnego miejsca, czyli do tego, tu już będzie lepiej, bo tutaj się robią aktualnie, jak widzicie, korki. Tylko tutaj na dole po prostu będzie trochę większy węzeł i jeszcze się zastanawiamy, czy nie kupić tutaj sobie tego kawałka ziemi z tej strony. No ale to zobaczymy. To zobaczymy. Póki co na pewno tutaj zrobię węzeł jakiś, żeby po prostu dało się jakkolwiek dojechać. Zobaczmy, czy ludzie korzystają z tego węzła, który tutaj zrobiłem. Okej, nikt nie jedzie tam dalej, ale widzę, że wszyscy jadą. O, i tak, bo tutaj też ten przemysł mocno podłączyliśmy z tą częścią, widzę. I widzę, że korzystają ze wszystkich trzech możliwości, jak chcą jechać. Natomiast jak jest tutaj z tą drogą? Bo tutaj przemysłowi dałem drugą wartę, a właściwie drugi wyjazd. Jeżeli chodzi o tą część, okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. No, widzę, że całkiem nieźle. Tak, tu jeszcze mi dałem jeden zjazd na sam koniec. Tu już tego nie widzieliście chyba na tej napisie, nie wiem. A może było? I tutaj widzę, że jest duży ruch i też widzę, że tutaj część do miasta i część jedzie, ojojoj, gdzie oni jadą? Tutaj, aż tam daleko do tych dzielnic. No to bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, jak tak ładnie tutaj jest wykorzystywane. Nikt co wtedy tutaj nie skręca w tą stronę, w tą bańkę. Ale no dobra. Ale tutaj jest z kolei, z tamtej strony jest duży ruch. Jak jest z tą ulicą? Okej, okay. Z tą ulicą również jest taki ruch. No ma, czyli tak, co do tego... To tak, tutaj widzimy, o, się rozjeżdżają i to naprawdę dużym ruchem. Tutaj większość skręca. Dobra, co do tutaj tych zjazdów, o, to też się ładnie rozjeżdżają. To bardzo lubię, jak mi się tak wszystko ładnie rozjeżdża. No i tutaj już patrzyliśmy przed chwilą, też całkiem to dobrze, przyjemnie wygląda. Tutaj jeszcze ten zjazd jest taki jeden. No i co tu dużo mówić, tak, mamy oczywiście falę zgonów, jak widzimy na załączonym obrazku. To jest złą wiadomością, no ale to było oczywiście pewne, że kiedyś w tejże dzielnicy, tutaj akurat ta dzielnica jest dosyć nowa,
czy to nastąpi. No i tak, co tu dużo mówić, mamy popyt na ludzi i handel. Nie wiem, jak my tutaj to zrobiliśmy, no, tak, na razie handel był cały tutaj, sobie zrobiliśmy na dole. I tak byśmy mogli właściwie pójść dalej. Na razie, no gdzieś dotąd możemy pociągnąć jeszcze ten handel. Tutaj z tej drugiej strony tu jest trochę więcej miejsca, więc nawet by dało się zrobić drugą część, drugą falę tego. I tak, ja tu puściłem owszem tramwaj. Nie wiem, czy tu ktokolwiek z niego korzysta. No właśnie. A nie, dobra, idą. Tutaj idą, o, idą dużo, idzie tutaj ścieżką, dobra, na przystanki i do samochodów, tutaj się włączają w ruch. No tak, bo tu mamy ten takie grądko. Natomiast ja przewiduję, aby tu spuścić jakiś tramwaj, czy coś takiego, doma. Zanim zajmiemy się tym tramwajem, zajmiemy się jeszcze jedną rzeczą, którą bardzo chciałem zrobić od... też już dawna, niestety. Niestety mówię, no bo jak coś długo się chce zrobić, to nie jest dobra wiadomość. To się powinno wszystko robić szybko. No ale tak, tu postawmy naszą wieżę ciśnień. Podłączmy ją oczywiście z siecią. I teraz pytanie, czy tutaj mi się spokojnie mój budynek, który teraz chcę tutaj postawić, czy tam pierwszy chyba taki budynek się zmieści. Okej, tu się postawił spokojnie i widzę, że jest spokojnie na dawnej wysokości. Tak, my tu sobie postawimy kolej linową, po to, żeby było raz, podłączenie z jednej na drugą stronę łatwiejsze. A dwa, tutaj sobie też zrobimy takie podłączenie. Tu będzie stacja i tu będzie gdzieś końcowa. Właściwie, to w sensie mi się wydaje... Mi się od razu. Jestem przekonany, że ja tutaj nie bez powodu nie podłączyłem tych dwóch części ze sobą. Ale możemy to podłączyć na zasadzie jednego bata. Czy to jest punkt dwukierunkowy? Na zasadzie punktu kierunkowego. Punktu w sensie, no wiecie o co mi chodzi. No tylko tak, tu widzę, że trzeba mnie trochę pokręcić, więc... Dobra. No na pewno trzeba nie zbudzić jedno i drugie, ale tu jest całkiem nieźle, już mi weszło na sam początek. I teraz tylko byśmy sobie to dociągnęli, a może by się udało tak zrobić, żeby jedni i drudzy tutaj nam pozostali. No dobra, całkiem nieźle. Idealnie. Dobra, no to dzięki temu mamy tutaj faktycznie nam to ocalało i mamy faktycznie podłączenie tutaj takie, co powinno naprawdę być dobrą nowiną. I proszę bardzo, tutaj dzięki temu mamy jakby coś podłączenie, no bo zobaczcie, o już jest, ktoś jedzie, tutaj jest, to będzie naprawdę ogromny skrót, jeżeli chodzi o tą część miasta i oczywiście tutaj sobie z tej strony możemy dociągnąć, wyłączając wszystkie punkty linii pomocniczej i tego i ten teges, zrobić przejście dla pieszych, aby mogli oni tutaj czy też oczywiście sobie pójść na skróty. Więc tak, nie tylko dla samochodów, ale dla wszystkich. Więc tutaj i czekaj. Tutaj i czekaj. I tutaj, proszę bardzo. Więc możemy sobie spokojnie postawić punkt końcowy tutaj. Tak. Co prawda tutaj jest jakiś ten autobusik jeździł. O, właśnie, dokładnie. Ale ten autobusik, jakbyśmy tutaj wpuścili w tą dzielnicę, żeby tu sobie zawrócił, też nie byłoby to takie złe. No ma po prostu punkt końcowy, tylko musimy go oczywiście odpowiednio wykręcić, bo inaczej on nam tutaj się w ogóle nie będzie chciał postawić. Więc tak, dobra, widzę, że jest całkiem nieźle. Nasz punkt końcowy dla kolei linowej będzie... On tu będzie, tak? Nieważne, czy to jest z tym zbocze, czy nie. Ja go tutaj wrzucę. A, tu jest jeszcze... A, no tak, tutaj jest ten metro. Górskie metro. Ciach. Dobra, to jest postawione. I stąd będzie bezpośrednie podłączenie z tą stacją. Dobra. Tu możemy sobie tak nawet podnieść. I tu będzie bezpośrednie. O, trochę pościnamy tutaj górki. Ale jak widzimy, jest bardzo ładne, piękne podłączenie bezpośrednie. Natomiast stąd również jakoś to będzie trzeba wyciągnąć. Czyli na przykład tu dojdzie sobie do tego miejsca. A z drugą stronę to nie wiem, bo się zastanawiam, gdzie by to aż dociągnąć. Czy jest sens gdzieś to ciągnąć dalej, czy na przykład nie do tego punktu, tu nie dociągniemy. To jest już za daleko. Bo w teorii można byłoby zrobić stację końcową gdzieś tu. To jest naprawdę ciekawym pomysłem, albo nawet tutaj. To jest ciekawym pomysłem, żeby ją wrzucić tu. Poczekaj.
Nawet na moto to będzie trzeba trochę. To, tu będzie naprawdę trzeba wykręcić to. Bo tutaj nie ma innego bata, to nie wejdzie inaczej. Ale no tak. Dobra, najpierw stąd sobie wyjdźmy bez jakichś większych problemów. O, proszę bardzo, tu sobie damy słupek. Tutaj. Tak, na razie jeszcze nic nie wyburzyliśmy. No i może nawet mało wyburzy. Chyba nawet uda nam się mało wyburzyć. Czekaj. O, tutaj byłoby dobrze. I tutaj jedziesz sobie. Czekaj, czy tu schodzisz w dół trochę? Nie, nie schodzisz w dół, świetnie. A, jeszcze nad statem meta tutaj przychodzi ładnie. No to elegancko. I stąd byśmy sobie zrobili po prostu proste podłączenie. Tak. I aby to tak ładnie mi tu weszło, to trzeba tu postawić punkt. I tutaj. Dobra. I spokojnie, ło. Tutaj jedzie sobie tak po prostu, a tu ładnie, mocno ścina. Dobrze, mamy punkt, więc jakby coś jest tutaj przejazd, więc w teorii ten autobusik będzie dało się nawet usunąć. Chociaż ja wiem, że tutaj z tej linii dosyć dużo ludzi korzystało, z tego co pamiętam, czekajcie. No, co, koniec, parę osób, parę było. Dobra, no to zobaczymy, może ktoś będzie korzystać z naszej tej kolejki, ona tutaj jest dobrym punktem przejazdowym, łącznikowym. Tak, i tu widzę, że to się nie podłączyło. Ta ścieżka ewidentnie się nie podłączyła. A może jak ją zmienimy, się podłączy. Się nie podłączy. A, bo tutaj jest. Tutaj się powinno to podłączyć, czekaj. Tu jest dużo miejsca. Czekaj. O, dobra, mamy to. To teraz tak, co do ciebie? Czy ktokolwiek do siebie idzie poza wagonikami? Nie. No dobra, no to na razie tutaj będzie trzeba poczekać tak czy siak. Dobra, zobaczmy. Tak, tutaj nam ludzie umierają, bo ludzie umierają w jednej dzielnicy teraz masowo. Więc tutaj też niestety będą umierać i proponuję, to jest naprawdę chyba dobrym pomysłem, aby zainspirować w tej części, tak samo jak mamy... bo tutaj na dole nie chcę wrzucać tramwajów. Tak jak w Warszawie nie mamy na dole tramwajów. Sądzę, że to byłoby dobrym rozwiązaniem, żeby tutaj też ich nie było, a tutaj postawić, w sensie może w niektórych miejscach gdzieś się ewentualnie pojawi przelotem. A zainwestować tutaj w innowacyjny środek, jakim są promy. Nie stylowce. Promy. Promy są tutaj. I tak, promy my już mamy w naszym mieście, pływają sobie dookoła tejże części miasta. I gdybyśmy je tutaj właśnie zastosowali po tej drugiej części, to sądzę, że to ludzie by naprawdę byli zadowoleni z takiego rozwiązania. Więc tak, zacznijmy sobie od postawienia naszej pierwszej części. Tu widzę, że trochę odjechała nam ta droga. Od miejsca, gdzie normalnie chyba powinna jechać, ale dobra, mniejsza z tym. Czekaj, i tutaj tak, tak, tak. A, i włączmy oczywiście kątowe i nawet możemy takie łączyć sobie. Dobra, no i stąd sobie zrobimy proste podłączenie i tutaj... Tak, tutaj trzeba też niestety to trochę wyprostować. Dobra. I do tego miejsca możemy dać wam, żebyście się budowali. Co do miejsc mieszkalnych, to ja się zastanawiam, czy by tutaj nie uzupełnić tej luki, która nam tutaj powstała, właściwie była cały czas. Bo tutaj tak, tu mamy taką jedną tą część, to jest chyba ta handlowa, czekaj, czy to ma dzielnicę? To nie ma dzielnicy? Nie, to jest poza dzielnicą. No, to wrzućmy ich w dzielnicę jakąś, taką swoją, swoistą. I to jest pewnie tylko i wyłącznie handel, prawda? Tak. To ten handel możemy zostawić, tak? To akurat mnie jakoś strasznie nie rusza. Nie, zobaczcie, naprawdę tutaj jest dosyć niezły ruch. Co prawda z tych zjazdów tutaj, jak widzimy, nikt nie... O, tutaj ktoś skorzystał. No, ale to jest mniejszość. No. Ale dobrze, 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 że korzystają. To tak, to jest nowym H pomysłem. Tutaj ten pociąg już jeździ w teorii. Więc tutaj dociągniemy tylko i wyłącznie tramwaj. Jedną linię tramwajową tutaj właśnie był od dawien dawna pomysł, aby jakoś przyciągnąć, bo tak. Gdzie jest... Tak, jedna linia tramwajowa o tędy jedzie. I od niej jakby przeciągnąć tutaj, to byłoby to. To byłoby to. Przez tą dzielnicę jakby przyjechał ten tramwaj. Bo tutaj chyba jest stacja metra, co nie? Tak, tu jest. Tak, tu jest naprawdę nie zakres stacji metra, czekaj. A, i ona tutaj jedzie i tu zawraca. Tak, to stąd może puścimy po prostu sobie jakąś kolejną linię i nawet można byłoby z tym podłączyć, co by tu dało im niezłą węzeł komunikacyjny. No ma tak, dzisiaj duży odcinek z tej części, z tej serii będzie, jak widzimy. No ale no cóż. No ale no cóż. Czasami trzeba. Dobra. To tak, najpierw sobie dojedziemy
Ten węzeł trzeba było przebudować, ten zjazd, bo mnie tu irytuje, bo on jest... Był całkiem ładnie zrobiony, ale za duży. Za dużo zajmował mimo wszystko miejsce. Trzeba go bardziej zbliżyć. Czekaj, tutaj w dół. I tutaj byś sobie skręcił. I aby to ładnie wyglądało, to proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. Dobra, to tam mamy zabynę i jest o wiele więcej miejsca dzięki temu. O, i możemy sobie aż dotąd spokojnie dojechać i tu zacząć dopiero wykręcać naszą drogą pod autostradę, bo tuż przy autostradzie będą mieszkania tutaj w tej dzielnicy zrobione. A tu jeszcze pomyślę. Tu możemy nawet zrobić ten zakręt magiczny. Czekaj, tutaj sobie tak wykręcimy. A tutaj i... Tutaj tak. Dobra. Tu... Dobra. Tu i tu na razie możemy nawet zakończyć takim zakrętem. Natomiast teraz dajmy, abyście tutaj po prostu były miejsca, gdzie mogliby się przypadkiem budować. I tak, tutaj jest ta część, którą właśnie tak jakoś wyłączyła się dziwnie z duchu. Tędy będzie jechać tramwaj, bo my puścimy dwie linie. Jedna będzie linia jechać, tak jak ta tutaj sobie jedzie, zakręca i w ogóle. To ona tutaj jakoś tam, ta linia będzie przejeżdżać, tu wjeżdżać i tu tą linią będzie dojeżdżać sobie do końca. Taki jest przynajmniej plan. Więc to jest jedna linia, a druga linia, która się pojawi, to jakoś przejedzie sobie stąd. I możliwe, że nawet będzie jechać... Tak, że stąd tutaj, tędy i że ona tu będzie robić sobie jakoś kółko. Ale żeby wjechała koniecznie w tą dzielnicę. I może nawet dookoła tego jeździła, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Dobra, na pewno to chcę w dzisiejszym odcinku skończyć, więc tak, tą dzielnicą się zajmiemy w kolejnym odcinku, dokładnie. Natomiast na dzisiaj tylko puścimy tutaj jeden prom, aby już było, a natomiast komunikacja, wszystko, no bo tam już w tamtej części my w większości już dzisiejszego odcinka spędziliśmy, więc dlatego sądzę, że tak będzie lepiej. Dobra, tu sobie zróbmy zagłębienie, żeby to jakoś ładnie wyglądało. To jest po pierwsze, a po drugie, no, żebym miał tutaj jak puścić promy, jakkolwiek, chwilowo. Więc póki co, proszę bardzo. Tu możemy sobie tak tutaj ładnie do tego wału już dokręcić. I żeby to póki co, żeby już to ładnie wyglądało. Dobra. I tutaj też. Proszę bardzo. Tak, będzie teraz będzie stroma, no będzie, na pewno będzie stroma, no ale co? No to tutaj chodzi przecież. Dobra, no i stąd spójrzmy sobie naszego proma, aby płynął na drugą stronę tego wszystkiego właściwie. To tak, mamy tutaj trzy punkty, do których by się przydało puścić. Ale właściwie to możemy pozostać przy jednym. Dobra. Cyk i stąd będzie właśnie sobie płynąć na razie. Na razie taki mały, tu będzie większy port, postawimy sobie później w przyszłości. I później sobie to po prostu poprzestawiamy wszystko. Chyba, że zapomnę, tak jak to zazwyczaj ostatnio robię. Czyli, że mówię, a później zapominam i tak o czym właściwie mówiłem. Więc tak, jeden prom będzie płynąć od tegoże punktu. Prosto tu. No i właściwie póki co możemy to puścić, żeby też popłynął od razu tutaj. To będzie jedna linia, po prostu będzie łączyć jedno i drugie. I tutaj przez ten punkt ponownie, oni się tutaj cieszą, bo mają dosyć niezłą komunikację. I tutaj. No ma, tutaj go nie wpuszczałem z przyczyn oczywistych, nie miałoby to największego sensu. No po co? Tak, tutaj nie wiem, też czy to pokazywałem, bo jakoś w ostatnich odcinkach postawiłem punkt, przy którym mogą faktycznie wysiadać. No ma, wracając do meritum, czyli do tej części. Tutaj sobie damy, o właśnie, takie piękne podłączenie. I tutaj się jakoś to tak mniej więcej, o właśnie, w ten sposób skończy. Nawet trochę skręci, ale zobaczymy jeszcze za chwilę, jak to wyjdzie. Ostatecznie. Dobra, na pewno tutaj to tak i to tak. Dobra, to jest na pewno w dobry sposób poszło. I tutaj dotąd i tutaj dotąd. W ogóle jestem ciekawy, tak z ciekawości,
Bo ja kiedyś oglądałem taki serial, to był na szóstce już. Kiedyś pewnie się pojawił na innym programie, jak tutaj mają kiedyś miał być. Taki naprawdę jeden z moich ulubionych seriali Merlin. Ciekawe, czy ktoś z was go oglądał kiedyś. Jak tak, to nam możecie napisać w komentarzu. Jeżeli ktoś tu jeszcze dotrwa do tego momentu. Bo wiem, że część z was może oglądać tylko te odcinki warszawskie, a na nie dużo miejsca i czasu i w ogóle spędza się. No, a tutaj mamy miejsce i tutaj będzie kolejna miejscówka. O, stąd, tu, cyk, cyk, cyk. I tutaj sobie zostawimy miejsce na jakieś szkoły i tego typu budynki, bo tak, na pewno będzie nam potrzebna taka biblioteka. Biblioteki to budynki, które są naprawdę niezbędne teraz w miastach. Proszę bardzo, mamy biedną bibliotekę. Tu nie ma żadnej biblioteki. Ojojoj. Ojojoj. Lepiej zamiast parku już postawić bibliotekę, bo na szczerze. O, no ma, tu mamy bibliotekę i tu też nie widzę zbyt dużo jest ich. Możemy sobie na razie tutaj postawić taką jedną nawet na obrzeżach, ale biblioteki się bardzo przydają teraz. I szkołę średnią. Tak, tutaj jest niedaleko w teorii jedna szkoła średnia, ale w teorii. A w praktyce to się skończy, tak jak to się zazwyczaj niestety kończy. Tylko tak, tu bym nie chciał jej postawić, bo tutaj jest trochę więcej miejsca jeszcze na inne rzeczy. Natomiast tak, tu jakbyśmy ją postawili, to nie byłoby takie złe, bo tamci ludzie może będą chodzić teraz do innej, bliższej tej swojej. No jest podstawówek akurat nigdy za mało, bo podstawówki się najszybciej kończą. To sobie możecie pamiętać. No i tutaj sobie zróbmy oczywiście jakieś piękne podłączenie z tą częścią też. Na przykład może stąd, żebyśmy po prostu mieli jakby coś, jakieś tutaj po prostu jakiekolwiek podłączenie. O. Czekaj, tutaj jest dobrze i tutaj też. Tylko, że co do tej drogi, to jest jedna podstawowa wiadomość, a mianowicie do niej się nic nie może budować. Ale żebym to zrobił, to tak, najpierw tu sobie zróbmy ścieżkę. To już mi pomoże na początek. I stąd tu sobie zróbmy dojście do peronu. Się podłączyło? Podłączyło się. No, natomiast tutaj, żeby się nic nie budowało, to już wam chyba pokazywałem, ten patent robi się płot. I dzięki temu nic nie ma prawa wam się tu wybudować. Po prostu nie. No bo nie ma sieci, kratek. A bez kratek nic się nie buduje przy takich drogach. No ma, to jest gotowe. Czekaj, jeszcze poczta. Poczta i zobaczmy, jak jest z innymi budynkami. Nie, na pewno nie taka duża, wielka i ogromna. Tu możemy sobie postawić. Tu zrobimy sobie pętlę tramwajową, jakby ktoś się zastanawiał, może nawet tu. To byłby dobry start. Co do policji, policja jest tutaj daleko, więc macie tu policję. Straż. No tutaj to już będziecie długo jechać. Ale też można postawić w sumie. I klinika, i krematorium, czyli podstawowe budynki w dzielnicach, które mają się szybko rozwijać. To jest na pewno to. Same nawet mogę im tutaj wcisnąć, bo mamy trochę więcej pieniędzy niż normalnie ostatnio. Czy tutaj nie, w jakimś miejscu, gdzie jest mało miejsca, bym postawił saunę. To wygląda na dobre miejsce. No i możemy dać już teraz, żebyście po prostu tutaj budowali po całości wszyscy nasi ludzie. Więc proszę bardzo, budować się, budować. Co do miejsc takich jakichś tam jeszcze ekstra, to zaraz je tutaj dorzucimy. Pomyślimy właściwie nad nimi. Specjalnych przepisów to nie muszę dawać, żeby się budowali. Gdzie indziej. To w innych dzielnicach trzeba takie rzeczy robić. Tutaj, tu będą się budować. I tutaj też oczywiście jakoś trochę dociągniemy, żeby tam się ciągnęło jeszcze kawałek, a później będą już same tramwaje. No, możemy nawet gdzieś dotąd. I tutaj, tak, bo tutaj teraz się pojawiła duża część tej dzielnicy, a wcześniej tu nic nie było. Nic nie było, nic nie było. I teraz możemy dzięki temu, tutaj też jest droga, taką sobie zostawiliśmy, ją już zostawmy sobie. Ona tam będzie takim łącznikiem. Możemy sobie zrobić wjazd. Proszę bardzo. Wjazd, a właściwie to jest zjazd z autostrady. Tak, czemu tutaj są trzy pasy? Aha, bo tu się pojawiły w jednym miejscu. No dobra, niech będzie. Proszę bardzo. Tak, teraz się tu naprawdę gęsto zrobiło, powiem. Będę szczery. Dobra, jest na tyle długi odcinek, że ten tramwaj to ja wam pokażę na końcowym timelapsie. Czego się nie spodziewałem robić jeszcze raz dzisiaj, ale niech będzie. Wszystko pozostałe na timelapsie.
No i tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, podłączyliśmy tutaj, zrobiliśmy wszystko tak, jak to powinno wyglądać, czyli proszę bardzo. Mamy tramwaj podciągnięty z jednej i z drugiej strony się tutaj dojeżdża. O, proszę bardzo, do naszej pięknej pętli. Metro też podłączyłem, żeby nie było tutaj, też jest jakaś fontanna i różne rzeczy, takie ciekawe schody bym powiedział. No i proszę bardzo, mamy tutaj podciągnięte. Postawiłem też nową zajezdnię, ponieważ tutaj musi obsługiwać tą całą nową sekcję tutaj dzięki temu. I sądzę, że to będzie akurat dosyć dobre, nowe, lepsze rozwiązanie. Autotramwaje tutaj nie wiem jak korzystają z tego, ale jestem przekonany, że będzie tutaj dosyć duży ruch, ponieważ no to jest ta część, gdzie tutaj po prostu nie było aż tak dobrej, że skomunikowanej komunikacji. Tak czy siak, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!